Hej, tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 24 lekcji rachunku prawdopodobieństwa. Dzisiejszy temat to rozkłady zmiany losowej typu ciągłego, część druga. Na poprzedniej lekcji poznaliście przykładowe rozkłady typu ciągłego. Dzisiaj ten temat kontynuujemy, jednak dzisiejszy temat będzie się kręcił w całości wokół rozkładu normalnego. Jest to bardzo ważny rozkład ze względu na rachunek prawdopodobieństwa, statystykę matematyczną i liczne zastosowania tego rozkładu w otaczającym nas świecie. Więc dobrze jest ten rozkład poznać i zobaczyć, w jaki sposób z tym rozkładem się postępuje, żeby umieć sobie potem z nim radzić. Plan działania na dziś. Najpierw opowiemy sobie o standaryzowanym rozkładzie normalnym. Jest to szczególny przypadek rozkładu normalnego, ale jest on bardzo, bardzo ważny i moim zdaniem omawianie tego rozkładu warto zacząć właśnie od tego szczególnego przypadku. Potem omówimy sobie rozkład normalny, a następnie powiemy sobie o rozkładach związanych z rozkładem normalnym, czyli powiemy sobie parę słów o rozkładzie Chi kwadrat, T studenta i Snedekora. Jeśli chodzi o te trzy rozkłady, to niektórzy mogą na rachunku prawdopodobieństwa o nich mówić, inni nie. Te rozkłady tak naprawdę są mega ważne, jeśli interesujemy się statystyką matematyczną i testowaniem. Wówczas te trzy rozkłady plus rozkład normalny, tak, to można powiedzieć, bez nich nie ujedziecie na statystyce matematycznej. Ja tutaj wspomnę o tych rozkładach ze względu na to, że one są bardzo mocno z tym rozkładem związane. I warto je tutaj zobaczyć, żeby chociażby uporządkować sobie wiedzę na ich temat. Więc to jest nasz plan na dziś, opowiedzieć o tych trzech rzeczach. Następnie zrobimy sobie zadania, żeby utrwalić omawiane tematy. Potem tradycyjnie zostawię Wam coś do samodzielnego rozwiązania i oczywiście wskazówki i odpowiedzi, jak sobie z tymi zadaniami poradzić. Standaryzowany rozkład normalny. Oznaczamy go symbolem N01. Dlaczego taki symbol? Dowiecie się za chwilkę. Na razie uporządkujcie sobie, że to oznaczenie jest zarezerwowane dla tego właśnie rozkładu. I zmienna losowa ma rozkład N01, jeśli jej gęstość jest dana wzorem phi od x. I tutaj powinniście się na chwilkę zatrzymać i zadać sobie pytanie, a czemu nie f? Do tej pory wszystkie gęstości oznaczałam zawsze f od x. A tu nagle inna literka. Rozkład normalny jest na tyle ważny, na tyle istotny, że ma swoją własną literkę. I bardzo często w literaturze ten rozkład nie jest oznaczany jako f od x, tylko po prostu jako phi od x. Więc możecie się przyzwyczaić, że ta literka po prostu została dla tego rozkładu przypisana. I teraz jak ta gęstość wygląda? To jest 1 przez pierwiastek z 2pi, e do minus 1 drugiej x kwadrat, gdzie x jest liczbą rzeczywistą. Tutaj taka mała uwaga. Pierwiastek z 2pi. Całe wyrażenie 2pi jest pod pierwiastkiem. Dlaczego o tym mówię? Jak piszemy szybko na kartce, to czasem się zdarza, że tego pierwiastka nie dociągniemy i potem wydaje się, jakby to pi było poza pierwiastkiem. I pisząc szybko, w pewnym momencie ono się potem za tym pierwiastkiem znajdzie i potem mamy z tym, możemy mieć z tym problemy. Tak? Pierwiastek z 2pi, tak? Całość 2pi jest pod pierwiastkiem. Więc jak będziecie pisać na kartce, tak, pamiętajcie, żeby ten pierwiastek zawsze do końca dociągać. Jak wygląda rysunek tej gęstości? Rysunek tej gęstości to jest po prostu taka górka, jak widzimy. Więcej informacji na temat własności powiemy sobie troszeczkę później. Teraz tylko taki rysunek, żebyście widzieli mniej więcej, jak ten wykres wygląda. OK. Następnym krokiem jest dystrybuanta. Dystrybuanta jest w postaci duże phi od x to się równa 1 przez pierwiastek z 2pi całka od nieskończoności do x e do minus 1 druga t dt. I tyle. I w tym momencie moglibyście mnie zapytać, a dlaczego to nie zostało policzone? Czemu nie widzimy jakiegoś takiego końcowego wzoru, tylko kończymy na podaniu całki
Tak jakbyśmy po prostu rozpisali definicję dystrybuanty. Problem jest taki, że całka z tego wyrażenia, tak całka nieoznaczona, nie jest całką elementarną. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że nie umiemy tej całki policzyć. Jeśli ktoś z Was miał analizę matematyczną i dotarł do działu z całkami, to przekonaliście się, że istnieje bardzo dużo różnych metod na radzenie sobie z całkami. Pomijając podstawowe metody jak podstawienie czy przez części, to potem uczycie się takich, można powiedzieć, specjalnych podstawień, które pozwalają poradzić sobie z jakimś określonym typem całki. Albo w ogóle uczycie się innych metod, które pozwalają sobie poradzić z taką czy inną całką. I tak naprawdę, mając ten cały arsenał, jesteście w stanie policzyć naprawdę bardzo dużo całek. Jednak mimo tej całej wiedzy i mimo tego wszystkiego istnieją całki, których po prostu policzyć się nie da. Koniec. I to niestety jest jedna z takich całek. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta całka wcale nie wydaje się trudna na pierwszy rzut oka. To jest po prostu e do czegoś, tak? I nie da się tego policzyć. Dużo trudniejsze całki jesteśmy w stanie policzyć niż ta. No ale niestety taka jest rzeczywistość. Więc z tym wiąże się pewien problem. Bo skoro nie umiemy policzyć tej całki, tak? Nie umiemy podać funkcji pierwotnej dla niej, w związku z tym nie jesteście w stanie liczyć prawdopodobieństw za pomocą całki. No bo nie da się, no. Jeśli nie umiemy policzyć całki, no to jak mam policzyć prawdopodobieństwo za pomocą całki? No po prostu się tego zrobić nie da. I tutaj powstaje problem. W takim razie, jak ja mam liczyć prawdopodobieństwa? Z całki nie mogę, bo nie umiem policzyć całki. Z dystrybuanty nie mogę, no bo wzór jest w postaci całki, której nie mogę policzyć. Więc co dalej? Na szczęście to istnieje, na szczęście jest jedna rzecz, o której musicie wiedzieć. To, że my nie umiemy policzyć tej całki takimi zwykłymi metodami, to istnieją metody, na przykład numeryczne, które są w stanie policzyć wartości oznaczone tej całki. Tak, nie jesteśmy w stanie policzyć samej funkcji tak pierwotnej, nie jesteśmy w stanie policzyć dokładnie, tak podać sobie dokładnego wzoru i wszystkiego, ale są metody numeryczne, które są na tyle dokładne i na tyle dobre, że jesteśmy w stanie wartości tej dystrybuanty stablicować. Tak, czyli jesteśmy w stanie stworzyć tablice, w których będą podane różne wartości dla różnych granic, dzięki czemu będziemy w stanie tym operować, tak? Czy jesteśmy w stanie podać różne wartości tej całki dla różnych x-ów. A mając coś takiego, jesteśmy w stanie liczyć prawdopodobieństwo za pomocą dystrybuanty. Więc wartości zostały stablicowane dla x większego od zera. Dzięki temu możemy obliczać całki za pomocą prawdopodobieństwa za pomocą dystrybuanty, a potrzebne wartości odczytamy sobie z tablic. I teraz tutaj powinniście podnieść, można powiedzieć, alarm, ale przecież to są tylko x większe od zera. Jak ja mam policzyć na przykład wartość dystrybuanty dla minus 2? Nie mam tego tu w tablicach. Te tablice są celowo skonstruowane dla x większego od zera, ponieważ jeśli argumentem dystrybuanty tutaj wartością jest liczba ujemna, to radzimy sobie z tym w następujący sposób. Fi od minus x to jest 1 minus fi od x, czyli na przykład fi od minus 2 to będzie 1 minus fi od 2, a fi od 2 już jest w tablicach. Dlatego nie potrzebujemy całych tablic, ponieważ mamy taki wzór. I teraz warto zobaczyć, jak wyglądają te tablice. Tak wygląda tablica dystrybuanty rozkładu normalnego. Jak widzicie, macie tutaj główne wartości do części dziesiętnej, a tutaj macie wartości do części setnej. I teraz poruszając się po tych tablicach, możecie odczytać potrzebne Wam wartości. Weźmy na przykład 0,57. No to najpierw szukam tutaj 0,5 i teraz, żeby mieć 57, to muszę pójść tutaj do siódemeczki. I to jest szukana przeze mnie wartość. Jakbym chciała na przykład 0,92, no to tutaj szukam 0,9 i potem 92 i to jest Twoja wartość. A jakbym chciała na przykład 1,9,
to idę 1,9 i tutaj mam wartość. Patrząc na tą tablicę, możecie zauważyć coś być może dziwnego, może już się z tym spotkaliście, że tu jest na przykład 9 do kwadratu. No i co to ma znaczyć 9 do kwadratu? To jest skrócony zapis, żeby nie pisać dwóch dziewiątek. Czyli to będzie 0,992024. Dla dwóch dziewiątek to może nie mieć znaczenia, ale jakby było tych dziewiątek 3 czy 4, no to już rzeczywiście ten zapis jest dużo bardziej wygodniejszy niż pisać te wszystkie dziewiątki. Więc tak wyglądają te tablice, z których będziemy korzystali. Korzystanie z nich jest naprawdę łatwe i nie powinno przysparzać nam żadnego problemu. Ok, skoro już wiemy, jak sobie radzić z znajdowaniem wartości, więc warto zobaczyć jakiś przykład. Przejdźmy do zadania. Zadanie pierwsze. Zmienna losowa x ma rozkład normalny N01. Obliczyć prawdopodobieństwa tego, że P, prawdopodobieństwo tego, że x jest mniejsze od 1, x jest pomiędzy 1 i 1,5, x jest pomiędzy minus 2 i 2. No to idziemy. Prawdopodobieństwo, że x jest mniejsze od 1. Takie prawdopodobieństwo to jest nic innego, tylko wartość dystrybuanty w punkcie 1. I tą wartość dystrybuanty musimy odczytać z tablic. Szukamy tutaj fi od 1. To jest ta wartość. 0,8413. I widzimy, mamy 0,8413. Prawdopodobieństwo tego, że x przyjęło wartości pomiędzy 1 i 1,5. Tego typu prawdopodobieństwa to jest nic innego, tylko wartość dystrybuanty na końcu minus wartość dystrybuanty na początku. Czyli mamy fi od 1,5 minus fi od 1. Fi od 1 przed chwilą odczytaliśmy z tablic, więc tą wartość po prostu przepisałam. Teraz jeszcze potrzebujemy fi od 1,5. No to idziemy do tablic. Fi od 1,5 to jest 0,933319 mamy. Teraz wystarczy to obliczyć i mamy gotowy wynik. No to prawdopodobieństwo tego, że x jest pomiędzy minus 2 i 2. No to jest fi od 2 minus fi od minus 2. Fi od 2 spoko, to już wiemy, jak sobie z tym poradzić. Zostało nam to fi od minus 2. Ale korzystając z tego wzoru, z poprzedniego slajdu, wiemy, że to jest 1 minus fi od 2. Oto będziemy mieli fi od 2 minus 1 plus fi od 2. Tak, więc łącząc te rzeczy mamy 2 fi od 2 minus 1. I teraz fi od 2 musimy odczytać z tablicy. Szukamy tutaj 2, tak 2 mamy, to jest 0,977,25. 977,25, czyli widzimy, że przepisałam tą liczbę. I teraz wystarczy wpisać w kalkulatorek, obliczyć i mamy gotowy wynik. Prawda, że to jest łatwe? Takie tablice rozkładu normalnego bez problemu znajdziecie w internecie albo w książce z rachunku prawdopodobieństwa. Tak, takie tablice są łatwe do znalezienia, ale widzimy, jak z nich korzystać. Z prawdopodobieństwa schodzimy tak na dystrybuanty, a umiemy już to robić. A potem tylko otwieramy tablicę, odczytujemy odpowiednie wartości, potem bierzemy kalkulatorek, obliczamy i wynik gotowy. Dobrze, no to już wiemy, jaka jest gęstość rozkładu normalnego, wiemy, jaka jest dystrybuanta, wiemy, że nie umiemy jej policzyć, w związku z tym wartości są stablicowane. Zobaczmy więc, co jeszcze możemy o tym rozkładzie powiedzieć. Wartość oczekiwana zmiany losowej o rozkładzie N01 jest 0. Wariancja jest równa 1. Co za tym idzie, odchylenie standardowe jako pierwiastek z wariancji jest również równe 1. I stąd właśnie są te cyfry 0,1. 0 ze względu na wartość oczekiwaną, która jest równa 0, i 1 ze względu na odchylenie standardowe, które jest również równe 1. Tak? Stąd właśnie te cyferki są w środku. To jest wartość oczekiwana, a jedynka to jest odchylenie standardowe. Gęstość jest symetryczna względem wartości oczekiwanej równej 0. To bardzo ładnie było widać na rysunku gęstości. Moda jest równa 0. Wszystkie momenty centralne nieparzystego rzędu są równe 0. Momenty centralne parzystego
rzędu są dane wzorem. To jest mi 2k, gdzie k jest liczbą naturalną. To jest 1 razy 3 razy 5 razy 2k minus 1. Widzimy, że mnożymy tylko liczby nieparzyste. W takim wypadku istnieje oznaczenie 2k minus 1 i wtedy są tak jakby podwójna silnia. To oznacza, że po prostu mnożymy wszystkie liczby nieparzyste. Tak? 1 razy 3 razy 5 aż do 2k minus 1. Czyli widzimy własności tego rozkładu. Wiemy już, skąd jest 0, 1 w środku. Więc spróbujmy zrobić jakiś przykład. Zmienna losowa ma rozkład normalny. Wyznaczyć wartość oczekiwaną i wariancję. Warto to zrobić jeden raz i tylko jeden raz, żeby zobaczyć, jak się te całki liczy, ale naprawdę nie warto tego liczyć za każdym jednym razem. Dużo lepiej jest pamiętać, że wartość oczekiwana jest równa 0, a odchylenie standardowe jest równe 1. Za tym idzie, wariancja będzie również równa 1. Jednak my sobie te całeczki jeden raz policzymy, żebyście zobaczyli, w jaki sposób się z tego typu całkami sobie poradzić. Wartość oczekiwana. Całka od minus nieskończoności do nieskończoności x, fi od x dx. Stawiamy wzór gęstości, to jest 1 przez pierwiastek z 2pi. Całka od minus nieskończoności do nieskończoności x e do minus 1 druga x kwadrat dx. Teraz jak sobie z tą całką poradzić? Najlepiej na chwilkę zapomnieć o tym wszystkim, stąd ta gwiazdka tutaj, i policzyć tylko tą całkę nieoznaczoną. Więc tak zrobimy. Tak, czyli liczymy całkę nieoznaczoną. Robimy podstawienie, tak? Zamiast 1 druga x kwadrat robimy podstawienie t. Wówczas dt, pochodna z tej strony, to jest 1 druga razy 2, czyli 1, x dx, tak? Czyli finalnie dostaniemy zamiast argumentu e, zamiast minus 1 druga x kwadrat będziemy mieli minus t, a zamiast x dx będziemy mieli dt. Tak, widzimy, że zastąpiliśmy to. Ta całka już jest bardzo łatwa do policzenia, bo to jest minus e do minus t. I teraz musimy wrócić do podstawienia, czyli to jest minus e do potęgi minus 1 druga x kwadrat. Policzyliśmy całkę nieoznaczoną, więc teraz uporajmy się z jej wersją oznaczoną, którą tutaj mamy we wzorze. No to mamy całka od minus nieskończoności do nieskończoności x e do minus 1 druga x kwadrat dx. To jest zgodnie z tym, co policzyliśmy, minus e do minus 1 drugiej x kwadrat w granicach od minus nieskończoności do nieskończoności. Granice są niewłaściwe, więc wspomożemy się granicami. Zamiast nieskończoności wpiszę sobie a. Wstawię a, ale z przodu dostawię granicę przy a dążącym do nieskończoności. To samo zrobię z dolną granicą. Czyli mamy tak, minus granica przy a dążącym do nieskończoności z e do jednej, minus 1 drugiej a kwadrat plus granica przy a dążącym do minus nieskończoności z e do minus 1 drugiej a kwadrat. I teraz, kiedy a dąży do nieskończoności, to a kwadrat również dąży do nieskończoności, ale minus 1 druga a kwadrat dąży do minus nieskończoności. E w minus nieskończoności ma wartość 0. I podobnie jest tutaj. A dąży do minus nieskończoności, to a kwadrat dąży do plus nieskończoności. Minus 1 druga a kwadrat dąży do minus nieskończoności. E, gdzie jego argument dąży do minus nieskończoności, jest równe 0. Tak, czyli mamy minus 0 plus 0, czyli 0. Wracając do naszej gwiazdeczki, otrzymujemy, że to jest 1 przez pierwiastek z 2pi razy 0, czyli 0. To była ta łatwiejsza całka. Teraz musimy się przegryźć przez e x kwadrat, czyli drugi moment zwykły. To jest całka od minus nieskończoności do nieskończoności x kwadrat fi od x dx. Po wstawieniu gęstości mamy 1 przez pierwiastek z 2pi. Całka od minus nieskończoności do nieskończoności x kwadrat e do potęgi minus 1 druga x kwadrat dx. Tą całkę liczymy przez części, ale tutaj nie bierzemy x kwadrat, tylko bierzemy sam x. Dlaczego? Dlatego, że jakbyście wzięli x kwadrat, to tutaj zostaniecie z całką, której nie umiecie policzyć. A jak weźmiemy sam x, no to tu dostaniemy całkę x e do minus 1 druga x kwadrat, a tą całkę policzyliśmy na poprzednim slajdzie. Więc tu bierzemy samo x, to jest u,
Jako V' bierzemy xe do minus 1 druga x kwadrat. Pochodna z x to jest 1. Całka z e do xe do minus 1 druga x kwadrat to jest minus e do minus 1 drugiej x kwadrat. Dostajemy. To jest 1 przez pierwiastek z 2π, tak? I potem nawias. Tutaj mamy to razy to, tak? Czyli mamy minus x razy e do potęgi minus 1 drugiej x kwadrat w granicach od minus nieskończoności do nieskończoności. Potem mamy całkę. Czemu to jest plus? No bo to jest minus i minus stąd. To nam da plus. Całka od minus nieskończoności do nieskończoności. Teraz to razy to, ale ten minus już tutaj wzięliśmy. Czyli będzie tylko e do potęgi minus 1 drugiej x kwadrat. Na chwilkę postawmy tutaj gwiazdkę i skupmy się na policzeniu tego wyrażenia w pierwszej kolejności. Czyli mamy minus x e do minus 1 drugiej x kwadrat w granicach od minus nieskończoności do nieskończoności. I tutaj znowu zamiast nieskończoności wstawię a i dostawię z przodu granicę. Czy to będzie minus granica przy a dążący do nieskończoności. Zamiast x wtedy wstawiam a. I tutaj jeszcze wykorzystam to, że wykładnik jest ujemny, czyli całość wyrażenia wpiszę w mianowniku, ale wówczas już wykładnik będzie bez minusa. Czy będę miała w mianowniku e do potęgi 1 drugiej a kwadrat plus granica przy a dążącym do minus nieskończoności z a przez e do 1 drugiej a kwadrat. I teraz, jakbyście chcieli te granice policzyć, no to napotkacie na problem. Jeśli a dąży do nieskończoności, to licznik dąży do nieskończoności, mianownik dąży do nieskończoności i mamy symbol nieoznaczony. Jak tutaj wstawię minus nieskończoność, to mam licznik dąży do minus nieskończoności, mianownik dąży do nieskończoności i znowu mam symbol nieoznaczony. W takich wypadkach możecie skorzystać z reguły L'Hôpitala, więc musimy policzyć pochodną licznika i pochodną mianownika. Więc to robimy. Pochodna z a to będzie 1, pochodna z tego to będzie pochodna wnętrza, czyli 1 druga razy 2a, czyli samo a. I potem będzie e do 1 drugiej a kwadrat. Podobnie tutaj. I teraz jak wstawimy granicę, no to mamy granica z 1 to jest 1, granica z mianownika to jest nieskończoność i podobnie jest tutaj. Granica z licznika to jest 1, granica z mianownika to jest minus nieskończoność ze względu na to, że a jest tu z przodu, a a dążyło do minus nieskończoności. Ale to nie ma znaczenia, bo granica typu 1 przez nieskończoność czy 1 przez minus nieskończoność, to jest i tak 0. Obliczaną wartość wstawiamy teraz do tego wyrażenia tutaj. Tak, czyli wracamy do naszej gwiazdki. Więc po wstawieniu 0 zamiast tego wyrażenia i uporządkowaniu go dostaniemy 1 przez pierwiastek z 2π, całka od minus nieskończoności do nieskończoności, e do minus 1 drugiej x kwadrat dx. I teraz, żeby uporać się jakoś z tą całką, musimy najpierw przebić się przez podstawienie. Podstawienie jest takie, x przez pierwiastek z 2 to się równa t. Więc pochodna z tego to jest 1 przez pierwiastek z 2 dx, pochodna z t to jest dt. Więc samo dx, bo tutaj mamy tylko samo dx, to jest pierwiastek z 2 dt. Teraz tak, kiedy x granicznie ma minus nieskończoność, tak, no to patrząc po tym wyrażeniu, t również będzie miało granicznie minus nieskończoność. Podobnie z granicą nieskończoności. Czyli dostaniemy całkę. 1 przez pierwiastek z 2π razy pierwiastek z 2, całka od minus nieskończoności do nieskończoności, e do minus t kwadrat dt. Teraz tak, jak tutaj wrócimy na chwilę, no to pierwiastek z 2 nam się skróci i zostanie nam tylko 1 przez pierwiastek z π, całka od minus nieskończoności do nieskończoności, e do minus t kwadrat dt. I teraz, powiedziałam Wam niedawno, że ta całka i nie jest całką elementarną. To znaczy się, nie umiemy jej policzyć. I co dalej jest prawda. Jednak, korzystając na przykład z metod numerycznych i w ogóle innych tego typu metod, jesteśmy w stanie podać, ile jest równa cała ta całka nieoznaczona. Od minus nieskończoności do nieskończoności, e do minus t kwadrat dt, to się równa pierwiastek z pi. Czyli nie umiecie tej całki policzyć, ale znacie, od tej pory przynajmniej, ile jest równa ta całka w granicach od minus nieskończoności do nieskończoności. I to jest pierwiastek z pi.
Więc wstawiając to do gwiazdki, dostaniemy, że to jest 1 przez pierwiastek z pi razy pierwiastek z pi, czyli to jest 1. Więc wariancja to się równa ax kwadrat minus ax do kwadratu. Ax kwadrat podliczyliśmy tutaj, to jest 1. Wartość oczekiwana to była 0, czyli mamy ostatecznie 1. Więc widzicie, że udało nam się to policzyć. I powiem to jeszcze raz. Policzyliśmy te całki jeden raz i nie ma potrzeby liczyć ich więcej. Bo to jest tak naprawdę jedynie strata czasu, tak? Warto je zobaczyć jeden raz, żeby widzieć, w jaki sposób się z tego typu całkami postępuje, ale kiedy spotykacie się z rozkładem normalnym, to nie liczycie jego wartości oczekiwanej, tylko od razu tą wartość oczekiwaną znacie. Podobnie z odchyleniem standardowym. Więc pamiętajcie, pierwsza liczba mówi o tym, jaka jest wartość oczekiwana. Druga liczba mówi o tym, jakie jest odchylenie standardowe. Tak, i wszystko. I tyle wystarczy pamiętać. Ok. To jest tyle, jeśli chodzi o standaryzowany rozkład normalny. Teraz przejdźmy do rozkładu normalnego. Mówimy, że zmienna losowa x ma rozkład normalny o parametrach m sigma, przy czym m jest liczbą rzeczywistą, sigma jest liczbą rzeczywistą dodatnią, jeśli jej gęstość jest dana wzorem f od x, widzicie, że tu już wróciliśmy do f od x, wyjątkowy był tylko rozkład n01, 1 przez sigma pierwiastek z 2pi, e do minus, i tutaj w liczniku mamy x minus m do kwadratu, w mianowniku mamy 2 sigma kwadrat, x jest liczbą rzeczywistą. Rozkład normalny o parametrach m sigma oznaczamy symbolem n m sigma. Czasem skrócony jest taki zapis. Tak? Jeśli chcemy powiedzieć, że zmiana losowa x ma rozkład normalny o parametrach m sigma, to używamy x takiej falki n m sigma. I teraz od razu, co powinnam Wam się rzucić w oczy, że w takim razie standaryzowany rozkład normalny to jest nic innego, tylko rozkład normalny o parametrze m równym 0 i sigma równym 1. I właśnie o to chodzi. Rozkład standaryzowany jest szczególnym przypadkiem rozkładu normalnego dla m równego 0 i sigma równego 1. Jeśli te wartości są inne niż te dwie, no to wtedy macie do czynienia ze zwykłym rozkładem normalnym. Jak wygląda gęstość, rysunek gęstości? Widzimy, że to jest górka. I teraz tak, wysokość tej górki i gdzie ona jest ułożona, zależy od parametru m i parametru sigma. Czasem na ten wykres mówi się krzywa dzwonkowa, bo to wygląda jak taki dzwonek. Tak? Widzicie, że ten rozkład jest symetryczny względem tutaj tej liczby, czyli symetryczny względem m. I po prostu to jest taki dzwonek, który po obu stronach tak ma taką samą spad. Tak? Więc często właśnie na to się mówi krzywa dzwonkowa. Widzimy, że to jest taka właśnie góreczka albo taki dzwonek. Jeśli byłaby wyższa, to wtedy ładniej widać, czemu to krzywa dzwonkowa. Im niższy, tym bardziej jest taki płaski i ciężko to skojarzenie z tym połączyć. Ale tak, tak się mówi. I teraz tak. Nie ma sensu mówić o dystrybuancie rozkładu normalnego, takiego zwykłego tutaj, no bo jeżeli nie byliśmy w stanie policzyć go dla rozkładu N01, no to tym tutaj również nie będziemy umieli policzyć. I nie ma to jeszcze sensu pod tym względem, że dla N01 ten rozkład został stablicowany. Super, świetna sprawa. Ale jaki sens miałoby tablicowanie tego rozkładu dla wszystkich możliwych parametrów m i sigma? No przecież tych rozkładów byłoby tysiące, jak nie miliony. I kto by chciał mieć rozkłady dla wszystkich m, nie wiem, 1, 2, za chwilę ktoś powie półtorej, ktoś powie, nie wiem, minus 3. Ile tych rozkładów miałoby być? No to byłoby bez sensu. Dlatego istnieje tylko tablica rozkładu N01. Innych tablic po prostu nie ma. I nie ma takiej potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcecie pracować z rozkładem normalnym N, M sigma, to wówczas istnieje sposób na przejście z tego rozkładu do rozkładu N01. A on jest już stablicowany. Jak to robimy? Jeśli zmienna x ma rozkład nm sigma,
to zmienna losowa Y, określona jako X minus M, podzielone przez sigma, zapamiętajcie to podstawienie, bo to jest bardzo ważne, będzie miała standaryzowany rozkład N01, czyli X ma N rozkład NM sigma, ale Y definiowane jako X minus M przez sigma ma już rozkład N01. Czyli wszystkie prawdopodobieństwa zmiennej losowej X będziemy sprowadzali do rozkładu normalnego N01 przez podstawienie tutaj to 8. I dzięki temu tablice jednego rozkładu w zupełności nam wystarczą. Tak, to jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałam. Zobaczmy przykład. Zmienna losowa X ma rozkład N11. Obliczyć prawdopodobieństwa. Px jest mniejszy od połówki, Px jest większy od minus 1 i Px jest pomiędzy 1,5 a 3. No to X ma rozkład N11, więc wiemy, że M jest równe 1. M to jest pierwsza liczba. Sigma jest równe 1, sigma jest drugą liczbą. Więc podstawienie wygląda wtedy x minus m, czyli x minus 1, przez sigma, czyli przez 1. Czyli tak naprawdę mamy x minus 1. Y ma wtedy rozkład n01. I teraz to podstawienie będziemy wykorzystywali w obliczaniu prawdopodobieństw. Czyli mamy px jest mniejszy od 0,5. I teraz to wyrażenie musimy zmienić zgodnie z tym wzorem. Czyli jak jest x mniejszy od 0,5, to żeby mieć to wyrażenie tutaj, czyli tak naprawdę y, muszę od obu stron odjąć 1. Czyli odejmuję 1 od obu stron. I wtedy x minus 1 to jest y. Czyli mam tak naprawdę, że y jest mniejszy od 0,5 minus 1, czyli minus 0,5. Więc to prawdopodobieństwo x jest mniejsze od 0,5 zamienia się na prawdopodobieństwo, że y jest mniejsze od minus 0,5. Y ma rozkład n01, więc będę mogła za chwilę skorzystać z tablic, bo to prawdopodobieństwo to jest nic innego, tylko fi od minus 0,5. To jest ujemna liczba, więc zamieniam ją za pomocą tego wzoru, który już dzisiaj poznaliście, 1 minus fi od 0,5, a fi od 0,5 odczytuję z tablic. Fi od 0,5. Tutaj 0,6915. To wpisuję w kalkulator i mam wynik. No to teraz idziemy. X większe od 1. X większe od 1. Muszę postępować tak, aby mieć to, co jest tutaj. Czyli od obu stron muszę odjąć jedynkę. To jest Y. Minus 1 minus 1 to jest minus 2. Więc mam. Y ma być większe od minus 2. Czyli tak naprawdę muszę to zamienić z własności prawdopodobieństwa na 1 minus p, y jest mniejszy bądź równy od minus 2. A to jest 1 minus fi od minus 2, bo to jest fi od minus 2. Fi od minus 2, minus 2 jest ujemne, więc muszę znowu skorzystać z poznanego wzoru. Czyli będę miała 1 minus 1 plus fi od 2. Upuszczam od razu nawias i zmieniam znak w pamięci od razu. 1 minus 1 mi się redukuje. Zostaje mi samo fi od 2. I znowu zerkamy do tablic. Fi od 2. 0,977,25. 0,977,25. Ok. Trzecia wartość. Mamy x w nierówności podwójnej, więc stronami muszę znowu odjąć minus 1. No to mam 1,5 minus 1, potem x minus 1, 3 minus 1. To, co jest w środku tutaj, to jest y, a wartości boczne obliczam. Czyli mamy 1,5 minus 1, czyli 0,5, 3 minus 1, czyli 2. Więc dostaję wtedy, że prawdopodobieństwo 1,5 jest mniej niż x jest mniejsze równe niż 3. Zamieniam na to, że to jest prawdopodobieństwo tego, że y jest pomiędzy 0,5 i 2. Czyli to mam, że to jest fi od 2. Minus fi od 0,5. Fi od 2 miałam sczytane tutaj, a fi od 0,5 miałam odczytane tutaj. Więc przepisuję te wartości, bo przed chwilą już odczytałam, odejmuję i otrzymuję wynik. Więc widzicie, że to jest bardzo proste. Zawsze
korzystacie z tego wzoru, który poznaliście, że to jest x minus m przez sigma i ta nierówność, która tutaj jest w środku, musicie ją przekształcić do takiej postaci, aby otrzymać to, co jest tutaj. I wówczas, jak otrzymacie to wyrażenie tutaj, to je zastępujecie y, a wiedząc, że y ma już rozkład n01, przy obliczaniu prawdopodobieństw posługujecie się tablicami. Więc to jest bardzo prosty sposób na to, w jaki sposób radzić sobie z prawdopodobieństwami dla rozkładów n, m, sigma, innych niż standaryzowany rozkład normalny. Ok, no to teraz trzeba byłoby zerknąć na własności rozkładu normalnego. Wartość oczekiwana jest równa m, wariancja jest równa sigma kwadrat, więc odchylenie jest równe sigma. Mediana i moda. Zarówno mediana, jak i moda, obie są równe m. Momenty centralne nieparzyste są równe 0. Momenty centralne parzyste to jest 1 razy 3 razy 5 razy 2k minus 1 i razy sigma do potęgi 2k. Sigma do potęgi 2k zostaje. To wyrażenie już widzieliście wcześniej, tak? To jest po prostu 2k minus 1 podwójna silnia. To, co jest ważne, współczynnik skupienia dla rozkładu normalnego o dowolnych parametrach m sigma jest równy 3. K jest równe 3. Więc tego też już nie musicie liczyć, możecie to zapamiętać. I bardzo ciekawa rzecz. Jeśli zmiana losowa ma rozkład normalny n m sigma, to prawdopodobieństwo tego, że x minus m co do wartości bezwzględnej będzie większy niż 3 sigma, jest bardzo małe. Tak, to prawdopodobieństwo jest mniejsze niż 1/100. Czyli zobaczcie, że prawdopodobieństwo, że x będzie w przedziale od m minus 3 sigma do m plus 3 sigma jest większe niż 0,99, tak? Czyli jest bardzo bliskie 1. Czyli możecie powiedzieć, że prawie całość prawdopodobieństwa tego rozkładu jest skupiona w tym przedziale. Tak, to jest mega, mega ciekawa własność i warto o tym pamiętać. Dobrze, spróbujmy na czym zrobić jakiś przykład. Zmienna losowa x ma rozkład normalny n1,1. Wyznaczyć modę. Tak, zmienna losowa x ma rozkład n1,1, więc wiemy, że m jest równe 1. Sigma jest równe 1, co za tym idzie, sigma kwadrat też jest równe 1. Więc gęstość przyjmuje wzór. Tak, wstawiamy do ogólnego wzoru, który tam był, te wartości. M równe 1, sigma równe 1 i sigma kwadrat równe 1. Po wstawieniu otrzymuje taką gęstość 1 przez pierwiastek z 2pi, e do potęgi minus 1 druga, x minus 1 do kwadratu. Żeby mieć modę, no to musimy obliczyć pochodną. I teraz. To jest funkcja złożona. 1 przez pierwiastek z 2pi to jest stała, więc mnie nie interesuje. Potem muszę obliczyć pochodną wnętrza, czyli pochodną tego nawiasu. I potem będzie pochodna funkcji zewnętrznej, ale e do czegokolwiek to jest e do tego czegoś, tak? Więc tutaj to już mi zostaje. Zostaje mi policzyć pochodną wnętrza. Oto mam 1 przez pierwiastek z 2pi, to będzie minus 1 druga razy 2 razy x minus 1. Po uporządkowaniu dostanę, że to jest minus 1 przez pierwiastek z 2pi, x minus 1 razy e do potęgi minus, i tutaj mam w liczniku x minus 1 do kwadratu przez 2. Dobra, to już wiem. Co jest następnym krokiem? Następnym krokiem jest przyrównanie pochodnej do zera. No to przyrównujemy to wyrażenie do zera. Ale to, co łatwo zauważyć, no to jest liczba, na pewno jest niezerowa. E do czegokolwiek na pewno jest większe od zera. Więc tak naprawdę jedyny sens przyrównywania czegokolwiek do zera to jest to wyrażenie tutaj. Tylko to może mi dać 0. Więc po przyrównaniu x minus 1 do zera otrzymuję, że x jest równe 1. No to teraz rysuję krzywą znaku pochodnej. I znowu, ja używam programu, więc jestem w stanie narysować, że tak powiem, po prostu rysunek pochodnej. Jeśli nie umiecie narysować rysunku pochodnej, to się posiłkujcie taką uproszczoną krzywą znaków, czyli wyznaczajcie, gdzie f' jest większe od zera i wtedy będziecie mieli łatwiejszy rysunek. Tak, ja rysuję to w programie, podając po prostu wzór funkcji, więc mogę, że tak powiem, troszeczkę pójść na skróty. Ok, czyli mamy narysowaną pochodną.
Widzimy, że tutaj są wartości dodatnie, tutaj są wartości ujemne, czyli tutaj funkcja rośnie do jedynki, a potem od jedynki zaczyna maleć. W związku z tym mamy w jedynce przejście z plusa na minus, czyli w jedynce mamy maks. Tak, skoro w jedynce mamy maksimum, to w takim razie nasza moda jest równa 1. Więc widzimy, że wyznaczenie mody nie było takie trudne, ale możecie zapamiętać, że niezależnie od tego, jaki rozkład normalny weźmiecie, moda będzie równa po prostu m. Ok, no to przechodzimy teraz wreszcie do rozkładów związanych z rozkładem normalnym. I zaczynamy od rozkładu chi kwadrat. Niech x i, gdzie i się zmienia od 1 do n, będą niezależnymi zmiennymi losowymi o standaryzowanym rozkładzie normalnym n0,1. Zmienną losową chi kwadrat, tą literkę czytamy jako chi, określa się wzorem chi kwadrat, czasem się pisze chi n kwadrat, żeby podkreślić, ile tych tutaj zmiennych jest. To jest x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu plus tam xn do kwadratu. Tak, to n jest powiązane z tą ilością tutaj tych liczb. I mówimy, że zmiana nazwa chi kwadrat określona tym wzorem ma rozkład chi kwadrat Pearsona o n stopniach swobody. Zatem jak widzicie, zmienna losowa o rozkładzie chi kwadrat jest naprawdę zmienną losową, którą definiuje się jako sumę kwadratów zmiennych losowych o rozkładzie n0,1. A ilość stopni swobody, czyli ta liczba n, mówi o tym, jak wiele zmiennych zostało zsumowanych. Ten rozkład jest bardzo mocno wykorzystywany w statystyce matematycznej, dlatego wiele rzeczy, jak na przykład tablice, będą przygotowane właśnie pod potrzebne zastosowania w statystyce. Ale zanim do tego dojdziemy, za chwilę o tym powiem, to co możemy o tym rozkładzie powiedzieć tak jeszcze ogólnie? Wartość oczekiwana jest równa n. Wariancja jest równa 2n, czyli e chi kwadrat to jest n, d kwadrat chi kwadrat to się równa 2n. Zmienna losowa chi kwadrat przyjmuje tylko wartości dodatnie. Dla małych n zmienna losowa, tak jej rozkład, ten rozkład zmiennej losowej chi kwadrat jest silnie asymetryczny. Ale w miarę wzrostu wartości n, tak, czyli im więcej tych zmiennych tutaj weźmiemy, to rozkład ten staje się coraz bardziej zbliżony do rozkładu normalnego o parametrach n pierwiastek z 2n. Zobaczcie, n, tak, czyli wartość oczekiwana, odchylenie standardowe, pierwiastek z 2n, pierwiastek z 2n. Czyli widzimy, że im więcej stopni swobody bierzemy, tym szybciej, tak, ten rozkład będzie stawał się podobny, tak, będzie zbliżony do rozkładu normalnego. Bardzo ciekawa zależność. Następna rzecz. Zbieżność rozkładu chi kwadrat do rozkładu normalnego jest tak szybka, że dla n większego od 30 dystrybuanta, tak, fi od x przybliża dystrybuantę rozkładu chi kwadrat wystarczająco dobrze. Więc dlatego w tablicach ciężko znaleźć wartości tego rozkładu dla n większego od 30, ponieważ właśnie dystrybuanta rozkładu normalnego przybliża te wartości dostatecznie dobrze. I teraz to, co powiedziałam przed chwilką. Najczęściej tablice, jakie znajdziecie dla rozkładu chi kwadrat, to będą tablice wartości krytycznych. Tak? To będą tablice wartości chi kwadrat alfa, dla których zachodzi równość p. Chi kwadrat jest większy od chi kwadrat alfa, jest równe alfa. To jest wykorzystywane w statystyce i właśnie ze względu na te wykorzystania w statystyce zostały stworzone takie tablice, aby takie wartości móc z nich odczytywać, bo one są tak naprawdę najbardziej potrzebne. Zerknijmy, w jaki sposób wyglądają te tablice rozkładu chi kwadrat. Tablice rozkładu chi kwadrat, tak jak widzicie, mają alfa, tak, czyli poziom istotności, tak będzie się to w statystyce nazywało, i mają, tutaj jest akurat użyte mi, czyli
ilość stopni swobody. I w zależności od tego, jaka jest wartość alfa i jaka jest wartość stopni swobody, odczytujecie odpowiednią liczbę. Czyli na przykład dla alfa 500 i stopni swobody 11, tak, wartość krytyczna będzie równa tyle. Więc w taki sposób poruszamy się po tych tablicach. Zobaczmy przykład zadania. Korzystając z tablic wartości krytycznych rozkładu chi kwadrat, znaleźć chi kwadrat alfa takie, że prawdopodobieństwo, że chi kwadrat jest większe od chi kwadrat alfa, jest równe 1/100. Tak? Czyli mamy poziom istotności 1/100. Gdy zmienna osoba chi kwadrat ma rozkład chi kwadrat o n stopniach swobody. Oczywiście to alfa tutaj jest również równe 1/100, tak? Bo to jest to samo alfa. Dobra, czyli mamy rozkład o 5 stopniach swobody i musimy teraz znaleźć w tablicy taką wartość, tą tutaj, aby ta wartość była równa 1/100 dla 5 stopni swobody. Więc idziemy do tablicy. 1/100 jest tutaj, 5 stopni swobody jest tutaj. Czyli to jest szukana wartość. 15,086. Tak, mamy 15,086. I tego typu wartości są nam potrzebne w statystyce matematycznej. Jeśli chcecie się dowiedzieć dokładnie, w jaki sposób to jest wykorzystywane, to musielibyście poczytać trochę o statystyce matematycznej, trochę o testach statystycznych i wtedy będziecie wiedzieli, dlaczego takie wartości są potrzebne. Dobrze, następny rozkład to jest rozkład T studenta. T studenta rozkład jest określany wzorem T, czasem jest pisane Tn, to się równa x przez pierwiastek z chi kwadrat n przez n. X ma rozkład n0,1, chi kwadrat n ma rozkład chi kwadrat o n stopniach swobody i te zmienne są niezależne. N pozostaje dalej, tak, nazwa n to jest po prostu stopnie swobody. Czyli rozkład T studenta również ma stopnie swobody. I teraz wartość oczekiwana i wariancja. Wartość oczekiwana rozkładu T studenta jest równa 0 dla dowolnej liczby stopni swobody. Wariancja rozkładu studenta, tak, zmienna osoby w składzie studenta, to jest n przez n minus 2 dla n większych od 2. Rozkład T studenta jest rozkładem symetrycznym i podobnie jak wcześniej, przybliżenie rozkładu T studenta rozkładem n0,1 jest już wystarczająco dobre dla n większych od 30. Tak? Czyli jeśli liczba stopni swobody jest większa od 30, to rozkład n0,1 jest już naprawdę dostatecznie dobrym przybliżeniem rozkładu T studenta. I teraz, tutaj możecie się spotkać z dwojakimi tablicami. Możecie spotkać się z tablicami, tak, wartości T alfa, takich, aby prawdopodobieństwo T większe niż T alfa było równe alfa, lub możecie się spotkać z tablicami takimi. Prawdopodobieństwo, że wartość bezwzględna z T jest większa od T alfa, jest równe alfa. Ja akurat mam te tablice przygotowane, ale tutaj podaję Wam te dwie informacje, ponieważ i jednej, i drugiej tablicy widziałam. Aczkolwiek ja mam te w tym momencie. Zobaczmy, jak te tablice wyglądają. Tak, widzicie, że wyraźnie tutaj mam zaznaczone. Rozkład T studenta często oznacza się małą literką T, tą zmienną. Ja mimo wszystko wolę pisać dużą literkę T, z tego powodu, że dla niektórych to może być mylące, ponieważ gdzieś na początku zmiennych losowych było powiedziane, że zmienne losowe są oznaczane dużymi literami alfabetu. Zmienna losowa w rozkładzie T studenta jest tutaj często wyjątkiem i w literaturze bardzo często będzie oznaczana małą literką T. Ja mimo to, że w większości miejsc jest ona oznaczana małą literką T, ja preferuję oznaczenie dla niej duże literka T. Tak? Więc to jest, tak jak można powiedzieć, coś, co mi bardziej odpowiada i może być też trochę mniej mylące dla osób, które potem będą się zastanawiały, a dlaczego mała literka T, skoro zmienne losowe oznaczamy dużą literką T. Więc ja przyjmuję oznaczenie duża literka T i sprawa jest załatwiona.
I podobnie jak dla składu chi kwadrat, tutaj macie poziom istotności, tak, czyli wartość alfa, a tutaj macie ilość stopni swobody. I teraz, jakbyście chcieli na przykład znaleźć dla 1/10 ilość stopni swobody 7, no to wartość będzie tutaj, tak, czyli to będzie 1,895. I tak z tych tablic skorzystamy. Dobra, zobaczmy przykład. Korzystając z wartości krytycznych rozkładu T studenta, znaleźć T alfa, tak aby prawdopodobieństwo tego, że zmiana losowa T co do wartości bezwzględnej będzie większa od T alfa, jest równe 1/100. Gdy zmienna losowa T ma rozkład T studenta o 5 stopniach swobody. No to mamy rozkład T studenta o 5 stopniach swobody. Szukamy takiej wartości T alfa, tak aby to prawdopodobieństwo było równe 1/100. Patrzymy, 1/100 jest tutaj, mamy 5 stopni swobody, czyli wartość krytyczna jest równa 4,032. Zgadza się. Ostatnim rozkładem, związanym ze składem normalnym, jest rozkład Snedekora. Czasem mówi się Fischera Snedekora. Stąd jest literka właśnie F. I rozkład Snedekora jest określany jako rozkład zmiany losowej F danej wzorem. Tu mamy chi kwadrat N1 przez N1, chi kwadrat N2 przez N2, gdzie chi kwadrat, tak, obie zmienne, są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach chi kwadrat, odpowiednio o N1 i N2 stopniach swobody. Mówimy, że zmiana losowa F określona powyższym wzorem ma właśnie rozkład Snedekora o N1, N2 stopniach swobody. Pierwszy zawsze jest ilość stopni swobody z licznika, tak? Czyli N1, N2 stopniach swobody. Czyli widzimy, że rozkład Snedekora ma dwie wartości będącymi stopniami swobody. I teraz, jeśli chodzi o rozkład Snedekora, no to jego wartości krytyczne, tak, opisują tablice takie, aby prawdopodobieństwo tego, że zmiana losowa F przyjmie wartości większe niż F alfa, jest równe alfa. I tego typu tablice rozkładu Snedekora posiadam. I teraz zobaczcie, ze względu na to, że mamy dwa stopnie swobody, jeden i drugi, więc dla każdego poziomu istotności muszą być oddzielne tablice. Tak, czyli mamy alfa 0,5, alfa 0,05, alfa 1/100, tak, 975 tysięcznych, tak. Nie da się umieć tego w jednej tablicy, ponieważ już w tej tablicy są ujęte stopnie swobody, a ponieważ są dwa, więc dlatego już mamy tutaj tablicę zajętą tymi stopniami swobody. Więc dla różnych poziomów istotności, czyli różnych wartości alfa, muszą być po prostu oddzielne tablice. I teraz taka ciekawostka. Jeśli zmienna losowa F ma rozkład Snedekora o N1, E2 stopniach swobody, no to zmienna 1 przez F będzie miała również rozkład Snedekora, ale kolejność stopni swobody się zamieni. Tak, będzie N2, N1. Zobaczmy przykład. Korzystając z tablic wartości krytycznych, znaleźć F alfa takie, że P od F większe niż F alfa równe 1/100, tak, gdzie F ma rozkład Snedekora o N1 równe 5, N2 równe 5 stopniach swobody. Czyli mamy stopnie swobody, mamy poziom istotności. Najpierw musimy znaleźć tablicę z odpowiednim poziomem istotności. I teraz patrzymy, 5 stopni swobody i 5 stopni swobody, czyli mamy 10,97. I tak się korzysta z tych tablic. Te prawdopodobieństwa tutaj, co są podane, te tablice, mogą być dla Was w tym momencie niezrozumiałe. Dlaczego takie, a nie inne? I jeśli chcielibyście ten temat zrozumieć, dlaczego takie tablice są ułożone, tak jak mówię, musielibyście się zaprzyjaźnić z statystyką matematyczną, bo te tablice są właśnie stworzone pod zastosowania tych rozkładów. Nie ma potrzeby posiadania innych tablic, tak? Więc takie tablice są dostępne i są potrzebne. Więc naprawdę zapraszam wtedy do zapoznania się z tego typu tematami. Wówczas przekonacie się właśnie o zastosowaniach tych rozkładów w statystyce. Dobra. Tutaj poznaliście tylko techniczną stronę, tak? Czyli w jaki sposób te tablice czytać.
A na statystyce matematycznej dowiecie się, dlaczego te tablice zostały stworzone w ten sposób i po co te wartości z tych tablic się odczytuje. Dobrze, przejdźmy zatem do zadań. Zmienna osoba X ma rozkład normalny, minus 1,5,2. Obliczyć prawdopodobieństwa tego, że x co do wartości bezwzględnej jest większe od połówki i tego, że x do kwadratu jest mniejsze od 4. Skoro mamy rozkład normalny inny niż n0,1, więc stosujemy podstawienie x minus m, no to w tym wypadku będzie x plus 1,5, podzielone przez sigma, czyli podzielone przez 2. I wiemy, że ta zmienna ma już rozkład n0,1. No to teraz obliczamy prawdopodobieństwa. Najpierw to pierwsze. Zajmijmy się rozpisaniem tego wyrażenia ze środka. To, że x jest większe od pół co do wartości bezwzględnej, rozpiszemy jako nierówność, dwie nierówności pojedyncze połączone spójnikiem lub. Czyli to oznacza się, że x jest mniejsze od minus pół lub x jest większe od połówki. I teraz oba x musimy przekształcić do tego wyrażenia. Czyli muszę stronami dodać 1,5 i podzielić przez 2. No to dodaję stronami 1,5 i dzielę przez 2. Wtedy to i to jest y, a to wklepuję w kalkulator albo obliczam w pamięci. Czyli mamy, że y jest mniejsze niż 0,5 lub y jest większe niż 1. I wtedy wracam do gwiazdki, bo wtedy to prawdopodobieństwo to się równa. Prawdopodobieństwo tego, ponieważ jest lub, więc plus prawdopodobieństwo tego. Prawdopodobieństwo tego na razie zostawiam, a prawdopodobieństwo tego zamieniam jako 1 minus prawdopodobieństwo tego, że y jest mniejsze bądź równe od 1. No i teraz to jest fi od 0,5 plus 1 minus fi od 1. I w tym momencie należy skorzystać z tablic rozkładu normalnego. Mamy fi od 0,5 0,6915 i fi od 1 84,13. Wartości stawione, obliczone i mamy prawdopodobieństwo. Teraz x kwadrat. X kwadrat rozpiszemy jako to, że x będzie pomiędzy minus 2 i 2. I znowu to muszę przekształcić do tej postaci, która była wcześniej, czyli x plus 1,5 przez 2. Oczywiście wyrażenia po boku również zostają przekształcone w ten sam sposób. To po środku to jest y, a to po prostu obliczamy. Więc otrzymuję, że to prawdopodobieństwo to jest prawdopodobieństwo tego, że y jest pomiędzy minus 0,25 i 1,75. Oto mamy, że to jest fi od 1,75 minus fi od minus 0,25. Porządkując to i zamieniając to tak, żeby mieć fi od 0,25, dostaję, że to jest fi od 1,75 minus 1 plus fi od 0,25. I teraz sięgamy do tablic. Fi od 1,75. 1,7 i teraz idziemy do piątki. Tutaj, to jest ta liczba. Czyli to jest 95,994. 95,994 minus 1. Jeszcze potrzebuję fi od 25. 20 i do piątki. 59,87. 59,87. Tak jest. I teraz porządkując to wszystko, dostaję końcowy wynik. Więc widzimy, że nawet jeśli jakieś trudniejsze wyrażenie jest pod prawdopodobieństwem, to spokojnie możemy sobie z tym poradzić. Wykładowca prowadzący zajęcia przychodzi do sali na ogół 2 minuty przed wyznaczoną godziną zajęć. Zakładając, że czas przyjścia jest zmienną losową o rozkładzie normalnym sigma równym 2 minuty, określić, jakie jest prawdopodobieństwo spóźnienia się tego prowadzącego na zajęcia. Oto z treści zadania wynika, że wartość oczekiwana, czyli m jest równe 2, tak, przychodzi na ogół 2 minuty przed czasem, tak, czyli ma 2 minuty zapasu do rozpoczęcia zajęć. I odchylenie standardowe to jest równe 2. Wobec tego mamy rozkład normalny n 2, 2. I teraz, skoro rozważamy sytuację, w której wykładowca ma się spóźnić na zajęcia, więc kiedy się spóźnia,
no to traci czas zajęć, tak? No bo wiadomo, że jak spóźnił się 5 minut, no to 5 minut zajęć ma mniej. W związku z tym, aby się prowadzący spóźnił na zajęcia, to x musi przyjąć wartości ujemne, tak? No bo wtedy wykładowca jest stratny, tak? No to rozważamy tego, że x jest mniejszy od zera i tego typu prawdopodobieństwo chcemy obliczyć. Ponieważ mamy rozkład n2,2, więc posiłkujemy się zmienną y, która jest równa x minus 2 przez 2. I wiemy, że ta zmienna będzie miała już rozkład n0,1. Więc to prawdopodobieństwo policzymy za pomocą tej zmiennej. Więc no, mamy wyjściową nierówność tutaj i stronami doprowadzamy do takiej postaci. Czyli muszę odjąć 2 stronami, a następnie podzielić przez 2. Więc po tej stronie otrzymuję y, a po tej minus 1. Czyli to prawdopodobieństwo będzie równe prawdopodobieństwu tego, że y przyjęło wartości mniejsze niż minus 1. To jest fi od minus 1. To zamieniam na 1 minus fi od 1. No i znowu, w tym momencie sięgam po tablicę rozkładu normalnego. Fi od 1, 0,84, 13. 0,84, 13. No i to obliczam i dostaję prawdopodobieństwo w przybliżeniu 16 setnych. Czyli mamy, że prawdopodobieństwo, że wykładowca spóźni się na zajęcia, jest w przybliżeniu równe 16 setnych, czyli dosyć niskie. Więc widzimy, jak zadanie sformułowane w ten sposób zamieniliśmy na odpowiedni rozkład i policzyliśmy sobie wynik. Korzystając z tablic wartości krytycznych rozkładu T studenta, znaleźć T alfa takie, aby prawdopodobieństwo, że zmienna losowa T do wartości bezwzględnej będzie większa od T alfa, będzie równe 5 setnych. I rozkład T studenta ma 15 stopni swobody. OK, czyli wiemy, że mamy rozkład T studenta o 15 stopniach swobody. Wiemy, że poziom istotności, czyli alfa, jest równe 5 setnych. No to zostaje nam pójść do tablic rozkładu T studenta. 5 setnych jest tutaj i teraz 15 jest tutaj. Czyli mamy 2,131. 2,131. Wszystko się zgadza. OK. No to teraz zdania dla Was. Dobrze. Macie zmienną słową x o rozkładzie minus 1,5, 2 i macie obliczyć prawdopodobieństwa tego, że x co do wartości bezwzględnej jest mniejsze niż 3 i tego, że e do x jest większe niż 1. Potem wytrzymałość stalowych lin pochodzących z produkcji masowej jest zmienną losową o rozkładzie n1050. Tak, tu są podane dodatkowo jednostki. Obliczyć prawdopodobieństwo, że lina ma wytrzymałość mniejszą niż 900 kg na centymetr kwadratowy. Jaki to procent lin? Tak? Czyli jaki procent lin ma wytrzymałość mniejszą od tutaj? Czyli najpierw w zadaniu A policzycie prawdopodobieństwo, a potem w zadaniu B powiecie, jaki procent to jest. I korzystając z tablic wartości krytycznych rozkładu chi kwadrat, znaleźć chi kwadrat alfa takie, aby to było równe 5 setnych i ilość stopni swobody jest 15. OK. Tutaj przygotowałam Wam pełne odpowiedzi, czyli w jaki sposób przejść do zmiennej o rozkładzie n0,1, w jaki sposób przekształcić nierówność i co otrzymacie dla e do x również. Potem mamy tutaj, w jaki sposób sobie poradzić z tym zadaniem. Czyli macie wszystko rozpisane i potem macie wyliczony również procent. Więc wszystko jest. I ostatnie, to jest najprostsze, tak? Wystarczy tylko zerknąć do tablic. Tutaj standardowo zostawiam literaturę, do której warto zerknąć i z której ja również korzystam. Nie zawsze korzystam ze wszystkich tutaj podanych książek. To zależy od tematu, przykładów, ale zachęcam, żeby sięgnąć i dodatkowe zadanka sobie poćwiczyć, doczytać jakieś informacje. Następnym razem powiemy sobie o funkcji charakterystycznej zmiennej losowej typu skokowego.
Teoretycznie można byłoby jeszcze zrobić trzecią część rozkładów ciągłych. Na przykład można byłoby powiedzieć coś o rozkładach gamma, rozkładzie beta. Tych rozkładów jeszcze trochę jest ciągłych, o których można byłoby opowiadać. Kwestia tego, z jakimi rozkładami pracujecie i jakie są Wam potrzebne, bez problemu znajdziecie je w literaturze. Wydaje mi się, że te rozkłady, które omówiliśmy, to stanowią takie naprawdę minimum, które warto pokazać i wspomnieć. Aczkolwiek warto, jeśli ktoś z Was jest ciekawy, zerknąć i zobaczyć, co to jest rozkład gamma, jak on wygląda. Tak jak mówię, kwestia tego, co jest Wam potrzebne i jak daleko, czy jak mocno chcecie ten temat analizować. Ja uważam, że te rozkłady w zupełności wystarczą, żeby pokazać, o co chodzi. Jeśli macie ochotę poznać więcej rozkładów, sięgnijcie do książek i zaprzyjaźnijcie się na przykład z rozkładem właśnie gamma. Ok, więc ja dlatego przejdę potem do funkcji charakterystycznej. Najpierw omówimy ten temat dla zmiany losowej typu skokowego, a później przejdziemy do tego samego tematu, ale dla zmiany losowej typu ciągłego. Jeśli macie jakieś uwagi, pytania co do tego materiału, zostawiajcie proszę takie rzeczy w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. A tak, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę powodzenia z zadankami i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!